Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym końcowym spotkaniu projektu Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Buz poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom. Szanowni Państwo, chciałbym przywitać jeszcze raz Państwa za przyjście na nasze spotkanie, za to, że znaleźli Państwo czas. Chciałbym przywitać również gospodarza naszego spotkania, czyli Panią Burmistrz Hannę Krupińską. Przepraszam. Projekt rozpoczął się od 4 czerwca 2014 roku i będzie trwał do końca września 2015 roku. Szanowni Państwo, analiza potrzeb sprzętowych. Tak, tutaj wykazaliśmy się analizą, ile możemy takich komputerów zakupić, ile miasto może sfinansować takich komputerów dla mieszkańców i wyszło nam, że 50 gospodarstw domowych. Ponadto oprócz komputerów dla gospodarstw domowych również zostało udzielone wsparcie dla jednostek podległych miastu, czyli kupiliśmy kolejne 50 komputerów do 5 jednostek organizacyjnych, o których wspomnę dalej. Bardzo jestem wdzięczna Państwu Rożkowskim za to, że przygotowali projekt o niwelowaniu barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck. I cieszę się bardzo, że w przyszłości chcą to również robić. Na kolejne rozdanie unijne szykują jeszcze projekt dla 55 podmiotów, w tym 35 komputerów dla jednostek organizacyjnych i 20 dla osób indywidualnych, dla gospodarstw domowych. Natomiast w tym rozdaniu, które właściwie projekt rozpoczął się 30 czerwca 2014 roku, trwa do końca września 2015 roku, udało się pozyskać 100 zestawów komputerowych. Z tego połowa, czyli 50, trafiła do jednostek organizacyjnych miasta, w tym do naszych szkół publicznych, do biblioteki, do MOKSIR-u. No i trafiło do 50 gospodarstw indywidualnych, domowych. Z tego, co tutaj usłyszeliśmy dzisiaj na spotkaniu, kiedy mieszkańcy się mieli okazję wypowiedzieć, to naprawdę same dobre rzeczy, sama wartość dodana. Jeśli zdarzają się awarie, to jest normalne przy sprzęcie, bardzo szybko są te problemy likwidowane. Także widzimy olbrzymią potrzebę, żeby wszyscy mieszkańcy mogli włączyć się w to społeczeństwo cyfrowe, bo inaczej już funkcjonować właściwie się nie da dzisiaj. To rzeczywiście jest to sposób, żeby te osoby uniknęły pewnego wykluczenia. Bardzo się cieszę, dziękuję i mam nadzieję, że wszyscy użytkownicy będą zadowoleni. Nazywam się Karolina Kleba, mieszkam w Pucku. Dzięki temu komputerowi mogę korzystać z Facebooka, na którym bardzo lubię siedzieć i przeglądać różne wiadomości, co się dzieje u moich znajomych. No i dzięki temu też dowiedziałam się, że miasto bierze udział w różnych konkursach i mogłam poprosić swoich znajomych na przykład o to właśnie, co powiedziała pani burmistrz, że dzięki mnie z moim znajomym wygraliśmy kaskadową konstrukcję dla miasta, która mam nadzieję niedługo zostanie gdzieś u nas na ryneczku. Co jeszcze dzięki komputerowi z miasta i internetowi można osiągnąć fajnego? To, że na przykład ja jestem skarbnikiem w klasach, w szkole podstawowej, w klasie drugiej, w klasie pierwszej. Drukarka, która bardzo mi ułatwia życie. No, dzięki tym mogę sobie pozwolić na drukowanie różnych tam wiadomości, na przykład tabeli do zbierania składek informacyjnych. No, naprawdę jest fajna rzecz, która cieszy nie tylko mnie i dzieciaki, którzy korzystają z tego. Dziękuję. No. Co było celem projektu? Celem głównym projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z dostępem do internetu dla 50 gospodarstw domowych, beneficjentów ostatecznych z gminy miasta Puck, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dlaczego pani wykorzystuje sprzęt komputerowy, który został zakupiony w ramach projektu Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom? Komputer ten obecnie wykorzystuję do pracy, którą mam od lipca do końca października. Pracuję jako telemarketer. Ściągam sprzątanie mieszkań, pomieszczeń biurowych i wysyłam do mojej firmy. Czyli pracuje pani z domu? Z domu pracuję, za tak. Za pomocą komputera internetu, tak. Który został zakupiony w ramach projektu. Tak. Czy jest pani zadowolona? Bardzo. Czy oprócz tego korzysta pani z informacji? Korzystam z gier. Z gier też. Jestem bardzo zadowolona z tego projektu. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Marta Gola. Marta, powiedz nam, jesteś uczestniczką projektu, tak? Programu unijnego? Tak. Powiedz mi, otrzymałaś komputer? Tak, otrzymałam. A do czego ci komputer służy na co dzień? Głównie służy do tego, ponieważ jestem osobą samotną i potrzebuję jak najwięcej rehabilitacji, żeby
No usprawniać się, bo moim marzeniem jest po prostu odrzucić balkonik rehabilitacyjny i no zacząć ćwiczyć, znaczy korzystać z moich nóg samodzielnie, ale do tego też są mi potrzebni sponsorzy, by mi pomogli utrzymać moją rehabilitację. Dzięki temu, że mam stały dostęp do internetu, to szukam sponsorów dobrej woli, żeby pomogli mi stanąć na własne nogi. Dobrze, a powiedz mi, a czy na przykład korzystasz, no nie wiem, czy z elektroniczną, na przykład z banku, czy z poczty elektronicznej? No to tak, bo jeżeli na przykład opłacam te wszystkie rachunki, to mam więcej czasu na szukanie sponsorów, by stanąć na własne nogi.